No hello, tutaj Purpose jest ze mną. Yo, siemanko wszystkim, Dżingi z tej strony. Jak widzicie, tutaj wielka twarz Dżingisa na wstępie. Jeżeli jesteście zdziwieni, dlaczego ja wyglądam w ten sposób, a Dżingis wygląda inaczej, jesteśmy w Star Wars The Old Republic i spierniczyło mi się nagranie, także jeżeli chcecie zobaczyć, co się wydarzyło w tym czasie, kiedy nie było tego nagrania, to idźcie do Dżingisa, bo jemu się nie spierniczyło nagrania. Udało się. Także serdecznie zapraszam, tam naprawdę fajne rzeczy się działy, jak widzicie mamy fajne wdzianka i idziemy generalnie robić dalej kłeściochy. Nikogo nie spotykamy w grze, także jesteśmy bardzo zawiedzeni, bo nikt nie chce z nami grać. Więc jeżeli ty, drogi widzu, ty, ten jeden właśnie, który w tym momencie mnie oglądasz, bo chyba więcej nie ogląda, wbijesz, no to prawie na pewno z nami zagrasz. Zresztą link macie w opisie, no link do gry macie w opisie, to tam możecie sobie wbijać. Gra jest zupełnie darmowa, nie? Żeby była jasność. Co my mamy teraz robić? Mamy High Tech Seven, nie wiem, to znaczy Savengers. Report to the Jedi Council. Tu musimy jakiś raport zdać komuś, jakiemuś konsulowi Jedi, tak? Nie, no musimy spiknąć with Master Muhida. Ciągle do nas wysyła, żebyśmy porozmawiali z Masterem. No, ale mamy dwie misje, tak? Masz dwie misje, czy nie? Czy masz jedną? Tak, mam dwie misje. To jest Report to the Jedi Council. I ten Jedi Council, to chyba jedno i drugie jest tak, jest na dole. Nie wiem, na górze, na dole. No gdzieś tam tymi schodkami do góry chyba, bo mapka pokazuje, żebyśmy poszli schodami do góry. Tak. Tak? Na tak. górę? Tak. Wreszcie mamy iść na górę. Tak. No dobra, to ja biegam na górę. Spotkaliśmy po drodze mistrza Windu. Pozdro dla wszystkich. Pozdro, dokładnie. Dla wszystkich, co znają fabułę Gwiezdnych Wojen i wiedzą, kto to mistrz Windu. Czyli mamy tutaj wejść. Chyba tak, a jak tu się wchodzi? No klika się na te drzwi prawym. Ale czad! To takie proste jest. To nie ma to tamto? A to jest chyba instancja, wiesz? Bo ja tutaj wchodzę sam. No ja też weszłem sam, albo może albo instancja, albo rozmowa będzie. Nie, rozmów. Chyba będziemy rozmawiali tutaj. No, jej, będziemy gadać. But we've all sensed a growing darkness. Perhaps it's finally revealed itself. I co to odpowiadamy? There is darkness here. Tu jest ciemność. Oni generalnie rozmawiają o tym, że no wiadomo, że jest ciulowo, bo atakują ich i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. But we've all sensed a growing darkness. Perhaps it's finally revealed itself. Ostatnie zdanie to jest, ale wyczuliśmy rosnącą ciemność. Najprawdopodobniej rozwiązała się. Aha. Okazała się, o może w ten sposób. Okazała się tutaj, tam, na to ciemna strona mocy jakby. Tak. There is a darkness here. Tu jest ciemność. What have I missed? Co ominąłem? I am proof of that. Jestem tego dowodem. There is darkness here. Ja klikam. Ja też to kliknąłem. A, będziemy mieli teraz chyba, ktoś nam będzie pomagał. No to sponio. No i poproszę o przetłumaczenie, to chodzi, że nigdy więcej... Jeszcze nie doszedłem do tego momentu. The temple's safety is unexpectedly threatened. Bezpieczeństwo, temple... Świątyni jest niespodziewanie zagrożone. The Flesh Riders were disorganized primitives before today. The Flesh Riders were... Aha! Ci Flesh Ridersi byli jeszcze wczoraj... Do wczoraj byli jeszcze z niezorganizowanymi debilami, no a teraz już. Już nie są. To pierwsza odpowiedź. Druga to jest they didn't change overnight. Nie zmienili się w jedną noc. Ale ich lider już nie żyje. No bośmy zabili te przecież tych liderów. Tak. Można im to powiedzieć. Lider nie żyje. No but the rider is dead. No. The man leading the flesh raiders probably wasn't acting alone. Much of Tython remains unexplored and we have few resources to spare. I'll handle it with the help of my new Padawan. Orgus. You haven't taken a Padawan since Coruscant. The Force is strong in him, stronger than I've seen in decades.
I can think of no finer master to complete this Padawan's training. I can think of no finer master to complete this Padawan's training. Me neither. Po prostu to drugie. Czyli nie wyobrażam sobie lepszego tego. No ja też sobie nie wyobrażam. Znaczy można było zacząć podrywać tą kobietę, mówiąc, że ja sobie wyobrażam ciebie. No dobra. Jesteśmy po rozmowie. Ja też jestem już po rozmowie. No i co nam tutaj jest ciekawego? A jeszcze wyżej każe nam iść. Jeszcze wyżej? Nie, niżej. Zejść na dół. Co my tutaj mamy teraz? Dobra. To ja se spadam, se. Ja se spadam do ciebie. Cześć. Siemonko. Witam w mojej kuchni. The arm that... Kurde, no czekaj, bo ja już nie nadążam za tymi questami. Dobra, i wiesz co, idziemy z powrotem tam do pokoiku, on jest tutaj, ten pokoik. Tak. No to trzeba jedną linię robić, bo jak będziemy kilka linii robić, no, to nie będzie to dobra. Tequila! Cześć, Tequila. Czekaj, to w tą stronę? No, cześć, Tequila. On nie chce z tobą rozmawiać? Wyskoczymy na drinka albo coś? Mhm. Nie, olała mnie. Albo jest taka małomówna. To chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Tak, bo mnie zginąłeś z oku, a ty, tam popiłeś jeszcze widzę. Tequila. One tequila, two tequila, three tequila, four. Five tequila, six tequila, seven tequila, four. Co? Taki żarcik, generalnie to jest gierka słowna angielska. One tequila, two tequila, three tequila, four, czyli jedna tequila, dwie tequila, trzy tequila, cztery. Five tequila, six tequila, seven tequila, floor. Czyli... Czekaj, tu mamy coś otworzyć chyba. No i ja mu mówię, a on mi przerywa, no. No to one tequila. No to przecież ci mówię, że to jest gierka słowna. 1, 2, 3, 4 tequila, 5, 6, 7 tequila podłoga. A. No bo to tak, four i floor tak samo brzmi i dlatego jest taki... No rzecz. four to cztery, a floor to podłoga. No dokładnie. No to one tequila, two tequila, three tequila, four. Five tequila, six tequila, seven tequila, floor. Aha, czyli po 8 tequili rondujesz na podłodze. Dokładnie tak. Ty, czekaj, supply cabinet. No właśnie to otworzyłem. Poczekamy, aż przeczyta i nam przetłumaczy. Blast those council meetings. Niech szlak trafi te spotkania. I'll die of old age before my colleagues run out of things to say. Prędzej umrę, niż moi koledzy zapowiedzą, co mają do powiedzenia. I prefer action to speeches. Wolę akcję niż mówienie. You don't like the council. Dwójka to jest... Nie lubisz councila, tak? They are long-winded. Nie wiem, czy to jest long-winded, to jest jakiś... no, jakiś tam, ale... Ja wolę działanie niż dokładnie. Gadanie. Już nabiera. Wiesz co, tłumaczenie jest generalnie nudne. Ja wolę właśnie działanie niż mówienie. No. Why did you choose me? Po prostu wybieram i tyle, i lecimy dalej, i potem się questa czyta. Dopóki te wypowiedzi i tak nie mają wpływu na jakoś na rozgrywkę, bo tylko te z gwiazdkami mają wpływ na rozgrywkę, to myślę, że to nie ma większego sensu tłumaczyć, o co tu chodzi, tak? O, nie, no purpose! Zobacz, on mówi I don't know why, or for what purpose. I'm glad I did master. Zgadzamy się? Tak. Let's get to work. Bierzmy się do pracy. Tak jest. Bierzemy się do pracy. Yay! Skończ pitolić, dziadku. I'm hoping for some action. No i pięknie. Koniec pitolenia, przechodzimy do działania. Przecież sam powiedziałeś, że wolisz to, niż jakieś gadanie. No ale jak on gada i gada od 5 minut. No dokładnie, I'll go right now. No idziemy, już. May the force be with you. I elo, no, dziadek. Dobrze, dzięki. Zawsze moc jest ze mną. No dokładnie. O, mamy Premium Battle Versatile Steam. No tylko level 10. No właśnie. No nie, no to nie jest miecz.
No ale żeby to użyć, to jest tak na level 10. No to trudno, no to lecimy. Dobra, wychodzimy stąd. Idę stąd, idę, wychodzę z tego pomieszczenia. Ja też, bo już mnie zdenerwowali. Już jestem na zewnątrz. Ja też. Gdzie ty jesteś? No ja przed wejściem tego pomieszczenia. No ja też. No tu, no to tu. O, tutaj. Jest, dzięki, sisynek. No dobra, to gdzie teraz? Idziemy na tą górę jeszcze raz zobaczyć ten drugi wątek, czy robimy najpierw ten cały czas? No w dalszym ciągu ciągle mamy, tylko że mamy z kimś rozmawiać i gadać, i gadać, i gadać, a kiedy będziemy lali? No właśnie, ja tu chcę bić. Tequila dalej tam stoi, moja ukochana. W grze? No tak, 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 tak. Dobra, jesteśmy pierderko wyżej. I teraz mnie wysyła na dół. Nie? Dobra, nie wysyła mnie na dół. Tutaj mamy i zobacz, tutaj do kółeczka. A, tak. No to jest, to jest proste, tylko... W ścianę wlazłeś, ty. Jakie w ścianę? Cheatujesz. Masz szczęście, że nie nagrywam. Ja cheatuję, zobacz, jakie on ma speedhaki. No. No bo ma szybkie trampki. Te Jordanki, pamiętasz te Jordanki, no, kiedyś pewnie były takie modne? Ale to opowiadamy, o tutaj jest coś, chodź tu, pogadamy. Chyba z nim trzeba, no. A, bo to jest Master Muhida. Dobra, i możemy się czegoś nauczyć, właśnie. Force, sweep, for... O, sprint, no pewnie, ja chcę sprint. A, to tylko dla subskrybersów. Ha, ha, ha! Właśnie to widać, wow! O co chodzi. No możemy... wspaniale! Nauczyłem się te rzeczy, akceptuję i dobra. No i spierniczy mi to nagranie znowu, no. Co spierniczyli? Co się stało? No bo kliknąłem w ten guziczek i mnie odesłało do strony i pewnie mi to spierniczyło nagranie w tym momencie. Oj. No co za chamstwo. Dobra, biorę for sleep. Ty, bo to wszystko kosztuje zero, to sobie można wziąć wszystko. No tak, bo to jest dane od tego, od levelu teraz dostaliśmy parę umiejętności nowych. No to spłonio, dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że się nie spierniczyło mimo wszystko to nagranie. Bo się bardzo zdenerwuję. I idziemy na dół, co? No czekaj, bo zawisłem na krześle. Dobra, schodzę. Chcesz o tym porozmawiać? Nie, dzięki. Dobra, uwaga, to jest, patrzcie co my z Porposem robimy. Hoppa! Opa, Gangnam Style. Opa, Jedi Style. Dobra, jesteśmy. Opa, Jedi Style. No. Wiesz co, ja bym wykorzystał te nowe umiejętności, które mam, nie? Ty też pewnie. No. No to idźmy gdzieś tam. No poczekaj, no to tutaj robimy questika przecież teraz. No idę za tobą, biegnę. Mam tylko nadzieję szczerą ciągle, cały czas. Mam to tak we krwi mi w tym momencie, że się nie spierniczyło i to nagranie się uda, ale normalnie ich pobije za to odesłanie mnie do strony. No, ale to właśnie widać było, co daje wersja premium, co już daje wykupienie, no. Można szybciej biegać. Tak. Wykupienie po prostu. Ty i tak jakoś tak szybko biegasz, nie wiem jak ty to robisz, no. No ale dobra, nieważne. Czekaj, gdzie ja teraz mam iść? A, to jest całkiem niedaleko, także idziemy. Idziemy czy taksówka? Idziemy, bo to, ale tutaj zobacz, no to jest obok. Ale to właśnie chciałeś tyma pojechać sobie, widzisz? To tym? No. No dobra. Klikamy na niego. Jesteśmy tu, to gdzie lecimy? No do tego tutaj po prawo. Czyli to się nazywa Kali... Jej, zasuwam! Tak? Nie wiem. Po prawo. No tak, Kalikori Village. Dobra, to lecę ja. Zasuwam ścigaczem. Biu. Właśnie, to chciałeś zobaczyć, jak to wygląda. Świetnie. Ale tam był motorek, na dwóch kółkach sobie jeździł. No bo później będziemy mogli sobie kupić własny. Aha. I sobie latać. Kalikori Village. A no i co? I za daleko nas to przyniosło. No ale się przejechaliśmy. No ale się przejechaliśmy przynajmniej. No dobra. Lecimy. Błagam, niech to nagranie działa. Po trzeci raz dzisiaj już po prostu, no nie mam czasu. Chyba cię nie widzę. A jest, widzę cię już. Żeś tam pobiegł do góry normalnie. No ja już jestem, wiesz, przy matriarchu Sumarii. Dobra, to czekaj tam przed wejściem, bo już widzę, na zielono się świeci. No, dokładnie. Oj, w ogóle też to jakaś misja jest do wzięcia poboczna. Widzisz taką ma nad łepetyną to można to wziąć, to też jest misja. Dobra. Come over here, Jedi, and spare a moment for a humble servant of the Matriarch. A ona ma fajną fryzurę. No, takie odrosty ma na głowie trochę.
Mi się to przypomina znowu film Faceci w czerni. Tam też się takie coś urodziło w taksówce fajnie. No. Masz kalmara. Posłuchamy jej, nie? No dobra. No posłuchajmy jej. A nie da się tego przewijać? Da się! Czym? Spacją! A, no, no dobrze. Co wybieramy? No pierwsze. Brzmi najlepiej. I'll do it. Jest, 2x1 i mamy. Pięknie. Można przyspieszać to gadanie. Cudownie, już wchodzę do środka. No poczekaj na mnie. A już wszedłem. Aż ty jesteś... Ty zawsze jesteś taki szybki? Ale patrz, już tutaj też wychodzimy razem, nie? Już jestem, tak. Entering story area. Owner Mr. Purpose. Jestem ownerem tego story area. No tak, bo wrażyłeś pierwszy. Sponio. Dobra, gadasz z nią? Tak. Dobra. Przewijamy? Dobra, ja przewijamy. I won't lie. It does. Dobra. Nie, to won't lie, to nie... Jedynka. Ja nie kłamię? No. No jedynka, no. Dobra, przewijamy. Dobra, przewijamy. I'll take care of it. Jeden, 3x1. Dobrze, niech tak będzie. Wspaniale. No nie, no i oni dalej gadają. Dobra. Już mi... Dawaj ani dwójkę. Dalej. Dwójka? Tak. Dwójka. No i wspaniale. Nie wiem, co to... Nawet... Ja też już, nie, wszystko. Ale działa. Dobra, to już musimy stąd wyjść teraz. Tak, wspaniale. No to jestem. Cześć, Purpos. Dwójka. Jedynka, dwójeczka i działa. Co mam teraz robić? Rekord... Bla, 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 bla. Coś tutaj. Wiesz co, ja bym na tym miejscu zakończył ten odcinek i z akcją zaczekał jak Polsat już na następny odcinek. A tak mówisz? Tak jest. Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Dzięki z mówi serdeczne yo i słodziutkie Jediowe. Pa, pa. Cześć.